Witam, dzisiaj poprawki w instalacji są. Tu miałem puszczone. Tak, jest jedna rurka i druga rurka. Zasilanie powrót do sprzęgła przez podłogę. Teraz będzie szło górą. Jedna rura mi szczeliła. Była na szybkiego montowana, bez otuliny i prawdopodobnie coś się podczas wylewki beton posadzki albo coś może zdziabnęło, nie wiem, nie mam pojęcia. Na 3 lata wytrzymało. No i dzisiaj serwis też. Palnika, rozbiorę go, rozkręcę i wyczyszczę wszystko w środku. No i dobra, pomału do przodu, tu już mamy wszystko poprzerabiane. Boiler już podłączony. Tu mi zostało jeszcze zasilanie, można powiedzieć, odtąd wszystko polutować. Tu już jest pasta, wszystko poskładane na pasy, tylko polutować. U góry kolanko dostanie powrót. No i zaraz to zrobię. I tu jak widać wszystko zlikwidowane od tych rurek. Tu jest zaślepione zasilanie, to na dole powrót. Jak to polutuję, to żeby ostygło, to sobie pójdę palnik sprawdzać i czyścić. A później resztę zacznę robić dalej. Tylko została rurka i tutaj zejście. Tylko jeszcze ten sprawdzę, czy na pewno jest spadek. Dobra. No i dobra, tak wygląda palnik po dwóch sezonach. O, tu wszędzie widać. Czyściuteńko. Palnik w sumie jak nowy, w środku tam gdzie powietrze. Więc widać, że ostrość złapie. No. Tutaj jest ten. Szczelka. Nie wiem czemu ciągle tu się w tym miejscu zgorzelina robi. Niby wszystko uszczelnione. Nie mam pojęcia. Z drugiej strony zobaczmy, trochę sobie nasyfię. Ale... No, tu był sznur. Tu wokół sznur idzie. Dobra. Już wiem co jest 5. Stara uszczelka. Wszystko teraz wyczyszczę. Tu widzę z boku jakieś śrubki są. Nie wiem do czego one są. A, żeby ustabilizować to, żeby równo było. O, wysypię. Proszę bardzo, tak wygląda komora powietrzna. Wszystko ładne, czyściuteńkie. Tam jest uszczeleczka. Tę blachę będzie trzeba z przodu odkręcić. Też ją muszę wymienić od razu. No dobra. Robimy dalej. Tych śrubek nawet nie ruszam bocznych. Tu powinno też wyjść małe puknięcie. Aha, to po skosie jest. To do góry trzeba. O. Tu widzę jakieś niedoróbka jakaś prowadząca od frontu będzie. No i tu trochę, a tu jeszcze powietrze idzie od góry. No dobra. Idę po rękawiczki, po szczotę i wyjechana. Kurde, jak palnik był w piecu, a teraz już ruszyłem. Ale tu widać, jest taka górka, zniekształcenie. To tak do góry idzie i w dół znowu. Się okazało, że ta śrubka nie była dokręcona. Luźna była. No zobaczymy co dalej wyjdzie. Dobra, mamy to wszystko wyczyszczone, wyskrobane. Teraz trzeba iść po uszczelkę. Ja mam w rolce, trochę popękała, no ale pękała. Gdyby nikt coś nie rzucił mi na nią, to by może nie popękała. Ale niestety. Teraz właśnie ładnie dotknę elementy i będę składał. Tam dalej widzę, nie jest popękane, więc tu już dwa kawałki. Dobra, palnik złożony, wyczyszczony, na nowych uszczelkach poskładane. Wszystko ładnie, czyściuteńko. Nowe uszczeleczki. I idziemy robić dalej. Powrót jeszcze trzeba zrobić i zlutować. No dobra, ryzyk fizyk. Zaczynamy.
Już w sumie wcześniej zacząłem napełniać wody, ale szybko zamknąłem, bo pompkę musiałem obkręcić. Niby nie trzeba. W instrukcji jest, że najlepiej by było, ale niby nie trzeba, nic się nie stanie pompką, nie? Bo to one są tak przystosowane, że cztery imbusy i w którą stronę potrzeba się obraca, w zależności od montażu. Tu w sumie na boiler została tak jak była, tylko jest inaczej powrót pozrobiony. No i dobra, później filmik nagram, jak już będzie wszystko nabite. No i dobra, wszystkie pompki na full włączone, mało się odpowietrza. Słychać od czasu do czasu, jak jeszcze mieli. To się wszystko odpowietrza. No dobra, na dzisiaj to wszystko, na razie.